Mont Saint-Michel to historyczna wyspa położona u wybrzeży Normandii we Francji. Jest znany ze swojej oszałamiającej architektury, bogatej historii i wyjątkowej lokalizacji, co czyni go popularnym celem turystycznym i wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wyspa jest zamieszkana od tysięcy lat, a ślady prehistorycznych osad sięgają epoki neolitu. Jednak to w średniowieczu Mont Saint-Michel zaczęło zyskiwać na znaczeniu, ponieważ było wykorzystywane jako strategiczna twierdza i centrum religijne. Podobno w VIII wieku pewnego biskupa odwiedził archanioł Michał, który nakazał mu zbudować na wyspie kościół. Kościół ten stał się później opactwem Mont Saint-Michel, które było rozbudowywane i odnawiane na przestrzeni wieków i odegrało znaczącą rolę w historii Francji. Podczas wojny stuletniej Mont Saint-Michel było bastionem Francuzów, a w okresie renesansu pozostało ważnym ośrodkiem religijnym i kulturalnym. Jednak w czasie rewolucji francuskiej opactwo zostało przekształcone w więzienie i pozostawało nim aż do XIX wieku. Dziś Mont Saint-Michel jest popularnym miejscem turystycznym, do którego przybywają goście z całego świata, aby odkrywać wąskie, kręte uliczki, wspinać się na szczyt opactwa i podziwiać wspaniałe widoki na otaczające morze i okolice. Wyspa jest również znana ze swojego wyjątkowego położenia, ponieważ jest otoczona przez zmieniające się pływy, które mogą spowodować podniesienie się wody o 14 metrów w ciągu zaledwie kilku godzin. W ostatnich latach podjęto wysiłki w celu zachowania i ochrony historycznych budynków i dziedzictwa kulturowego Mont Saint-Michel. Obejmuje to budowę grobli prowadzącej na ląd, co zmniejszyło wpływ turystyki na wyspę i poprawiło dostęp dla odwiedzających. Mont Saint-Michel to prawdziwy klejnot francuskiej historii i kultury, oferujący zwiedzającym spojrzenie w przeszłość i szansę docenienia oszałamiającego piękna tej wyjątkowej wyspy. Wyspa ma około 960 metrów obwodu i około 280 hektarów powierzchni. Skała, która jest formacją granitową, wznosi się na wysokość 92 metrów nad poziomem morza, lecz wraz z posągiem świętego Michała, położonym na wierzchołku iglicy kościoła opactwa, sięga wysokości 170 metrów. Istnieje niebezpieczeństwo, iż Mont Saint-Michel stanie się półwyspem. Powodem takiego przypuszczenia jest fakt, że w zatoce pozostaje piasek i muł naniesiony przez przypływy. Zatoka, nad którą rozciąga się wysepka, podlega zjawisku ruchomych piasków, opisanych malowniczo przez Wiktora Hugo, ale jest przede wszystkim znana dzięki wyjątkowemu skokowi pływów morskich. Przypływy są bardzo gwałtowne, fala przybiera z dużą prędkością, porównywalną do szybkości galopującego konia, co było przyczyną licznych wypadków w przeszłości. Dzisiaj również zdarzają się sporadyczne utonięcia, ale znacznie częściej kłopoty miewają właściciele zbyt długo zaparkowanych samochodów, w miejscach niżej położonych. Widowiskowe przypływy i odpływy uniemożliwiały zdobycie obronnego wzgórza, czyniąc prace oblężnicze możliwe jedynie podczas odpływu. Nowa grobla kończy się 760 metrów przed murami Saint-Michel. Od 2014 roku na wyspę można dostać się nowym mostem. Dwa razy w roku, w pierwszą niedzielę maja i 29 września, do Mont Saint-Michel przybywają tłumy pielgrzymów. W te dni odbywają się uroczystości związane z kultem świętego Michała Archanioła. Liczba pielgrzymów wynosi zwykle około 60 tysięcy.